zaprawionego zaprawą fugit. No, no, jeszcze raz. Czyli to jest taka pierwsza linia obrony. Potop szwedzki i oblona. Także ma bardzo fajny start na początek wegetacji. Jeszcze raz to nagramy. No, jeszcze raz. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzowie Rolnictwa. Ja nazywam się Beata Sobczak. Ja Ewelina Konopka. I jesteśmy z firmy Ciechsarzyna. Dzisiaj opowiemy Wam, jak wygląda plantacja pszenicy ozimej tuż przed ruszeniem wegetacji. Plantacja pszenicy wygląda bardzo dobrze. Kiedy została zasiana? Plantacja została zasiana 14 października. Jest to taki termin minimalnie spóźniony dla tego regionu, ale wygląda to wszystko tutaj super, jak widzicie. No i co było zastosowane na jesieni? No na jesieni został użyty materiał siewny zaprawiony zaprawą fungicydową, bo to jest pierwsza linia obrony dla plantacji przed chorobami. Mówi się, że zaprawa nasienna to jest zastosowanie zaprawy nasiennej, to jest jedyny zabieg, którego nie można powtórzyć. Tak, zgadza się. Jest to taki zabieg, którym zwalczamy choroby, których nie możemy później zwalczyć na listnie, czyli w kolejnych zabiegach. No, mam tu na myśli przede wszystkim zgorzeń siewek, pleś śniegową, no ale tak samo śniecie czy głownie. Zaraz przyjrzymy się plantacji z bliska. No i co? Ochrona herbicydowa została zaplanowana w tym gospodarstwie na wiosnę na tej plantacji. Tak, z tego co rozmawialiśmy z zarządcą, ochrona herbicydowa będzie przeprowadzana wiosną ze względu na to, żeby odpowiednio rozłożyć pracę w czasie w gospodarstwie. No i co będzie stosowane tutaj? Tutaj będzie stosowany chwastok Duobox, czyli kompletne rozwiązanie do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych zbożach. I tutaj tym zabiegiem zwalczymy najważniejszy chwast, czyli miotłę zbożową oraz praktycznie wszystkie chwasty dwuliścienne. Gdy przejrzeliśmy się tutaj na tą plantację, już teraz widzimy, że dominują tutaj fiołki i samosiewy rzepaku. Czyli co, ruszamy? Zaczynamy test przezimowania roślin. Tak, opowiemy, jak go wykonać. Zebraliśmy rośliny z różnych miejsc na polu. Tak, może powiedzmy o tym, że najlepiej, tutaj mamy bardzo wyrównaną plantację, ale najlepiej zbierać z takich miejsc, co do których mamy najwięcej wątpliwości, jak jeżeli chodzi o ten wigor po zimie, prawda? Okej. Oczyściliśmy wstępnie z ziemi. Kolejnym krokiem będzie tak naprawdę umycie tych roślin i przycięcie. W jaki sposób prawidłowo je przyciąć? Przycinamy tutaj 3-4 cm nad węzłem krzewienia, czyli tak naprawdę obcinamy tą zieloną część. No i musimy też skrócić korzeń do długości 2-3 cm. Jak tak przygotujemy rośliny, kładziemy je na zbliżony papier ręcznikowy, no i później w temperaturze pokojowej przez około 2 dni obserwujemy długość tych przyrostów, które tutaj pojawią się u góry. Dobrze, zrobimy wszystkie pomiary, wszystko policzymy. Co nam daje takie wyniki? Ta ocena stanu przezimowania, czyli ocena tego tak naprawdę wigoru po zimie, pomaga w podjęciu decyzji co do nawożenia awazotowego. Myślimy tutaj o pierwszej dawce, no ale też ułatwia decyzję co do zastosowania regulatora wzrostu, czyli mamy na myśli zabieg dokrzewiający roślinę. A teraz opowiedzmy, jak właściwie ocenić wyniki testu? No, wynik testu oceniamy po długości przyrostów, które tutaj się pojawią po tej dobie czy dwóch. No, jeżeli nie ma przyrostów, to wiemy, że plantacja nie przyzimowała. Do 4 mm no to jest takie słabe przyzimowanie, niezadowalające. Poniżej 10 mm no to jest całkiem niezłe. Tak, całkiem niezłe przezimowanie, no ale to takie najlepsze, które nas najbardziej interesuje, to są te przyrosty powyżej 1 cm. A jak tutaj wyszła ocena przezimowania pszenicy ozimej? Zobaczmy. W zasadzie po paru godzinach możemy zaobserwować takie jaśniejsze punkty na końcach liść beł.
I o czym to świadczy? Że rośliny budzą się do życia. Po 24 godzinach zielone przerosty na roślinach są bardzo dobrze widoczne. Zdecydowana większość przerostów przekracza 8 mm. Jak możemy zaobserwować, po 36 godzinach nowe przerosty przekraczają 1 cm, a wracając do tego, co mówiłyśmy Wam wcześniej, możemy stwierdzić, że ocena przezimowania, czyli ten wigor roślin po zimie, jest bardzo dobry. W tym tempie to rośliny zaraz zaczęłyby się nam kłosić. Przygotowując się do testu przezimowania, mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się roślinom i ocenić ich stan a propos chorób i tego, co się wydarzyło na jesieni. Tak, no i niestety przez tą jesień, która tak naprawdę cały czas pełzała w czasie zimy, czyli zimy nie mieliśmy, a mieliśmy taki okres zimowo-jesienny raczej z naciskiem na tą jesień, bym powiedziała, no choroby już się rozwijały. Tak? Tak. Więc mamy porażenia z jesieni mączniakiem i septoriozą paskowaną liści pszenicy. Tak, bardzo łatwo to poznać, bo ten mączniak jest nie biały, ale szary. Teraz tak, taki szary, brązowy się tak, robi. Gdyby to świeże infekcje, to te poduszeczki miałyby taki ładny, biały nalot. Natomiast septorioza, no to też tutaj super wyraźnie widać czarne kropeczki. No i one widać, że jeszcze nie miały warunków do wiosennego rozwoju, ale to nam determinuje, żeby planować odpowiednio zabiegi fungicydowe wiosną. Tak, zgadza się. No tutaj ten zabieg fungicydowy wiosenny na pewno, jeżeli tylko warunki pogodowe, będzie wykonany, ta tak zwana T1, no ale o tym więcej w kolejnych odcinkach. W tym odcinku to wszystko, a w kolejnych dowiecie się o ochronie herbicydowej i o T1. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Po więcej informacji wejdźcie na www.ciechagro.pl. Do zobaczenia!